macie. Bo choć w tym kraju każdy słyszał o Jezusie, to tak naprawdę mało kto spotkał się z Nim osobiście i mało kto Go zna. I choć teraz to wzbudza uśmiech na Waszych twarzach, to gdybyście spojrzeli w głąb swojego serca, to zastanówcie się, dlaczego macie pragnienie, ażeby się dowiedzieć o tym, czy Bóg jest żywy, czy nie. Czy istnieje, czy nie. Dlaczego się nad tym w ogóle zastanawiacie? Z tym małym pragnieniem przyszliście tutaj na ziemię. Te pragnienie Bóg Wam dał, ażebyście Go naprawdę szukali. I my Wam głosimy Jezusa. Jezusa, którego tak naprawdę nie spotkaliście i którego nie znacie. Nie jakąś popierdółkę, ale prawdziwego, żywego Boga, Boga mocy, Boga, który zmienia życie, który gdy przychodzi do życia ludzi, to realnie działa i realnie zmienia życie. Ja takiego Boga doświadczyłam. Ja skończyłam studia, Wydział Prawa na tym uniwersytecie, najlepszy Wydział Prawa w tym mieście, ale okazało się, że to mi nie dało satysfakcji. Później zaczęłam pracować, zarabiałam więcej niż moi rówieśnicy, ale okazało się, że to też nie daje satysfakcji. Małżeństwo, dzieci, budowa domu, wszystko pięknie, ale w środku gdzieś ciągle jest pustka. Pustka, że pragniesz więcej, że chcesz jeszcze więcej, zdobywasz więcej i to ci też nie daje satysfakcji. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Później, gdy zachorowałam, gdy miałam guza w piersi, usłyszałam od ludzi, że jest Bóg, który jest żywy, który zmienia człowieka, zmienia mu życie, jeżeli się go zaprosi do swojego życia. I ja zapragnęłam i powiedziałam, tak chcę Cię poznać, takiego Boga chcę poznać, Boga, który jest dobry, Boga, który gdy przychodzi, to realnie zmienia życie, Boga, który jest Bogiem mocy. I takiego Boga poznałam. Ludzie, którzy wierzyli, położyli na mnie ręce, guz z piersi się wycofał, miałam Hashimoto, uwierzyłam w to, że Jezus na krzyż zabrał tą chorobę, że umarł za tą chorobę i zmartwychwstał i mogę być zdrowa. Przyjęłam to przez wiarę do swojego życia i jestem zdrowa. Jestem zdrowa, nie mam Hashimoto. 2 tygodnie temu spotkałam kobietę, która miała guza na ręce. Pomodliłam się, przeklełam guza, położyłam ręce na tą jej dłoń. 2 dni temu z nią rozmawiałam, guz się wycofał. Realny Bóg, Bóg mocy, który jak przychodzi do życia, to zmienia życie. Ja ciągle czułam pustkę, zastanawiałam się, jak dalej żyć. Czy jak będę miała 60 lat, to tak mi minie życie w dobrobycie, ale tak naprawdę bez satysfakcji wielkiej, ciągle pragnąc i szukając więcej, nie mogąc tego zaspokoić. I wtedy poznałam Boga, przyjęłam do swojego życia, otworzyłam swoje serce. On nie przyszedł z buciorami, to jest dżentelmen. Trzeba otworzyć serce, trzeba powiedzieć, że się pragnie Go poznać, realnego, prawdziwego, żeby przyszedł i zadziałał w życiu. I taki Bóg do mnie przyszedł. Ja już nigdy więcej nie czułam pustki w swoim życiu. Mam uzdrowienia, które zamanifestowały się w moim ciele. Bóg realny, przyszedł realny ze swoją mocą. Zmienił życie, wypełnił je. Już nigdy nie pragniesz w taki sposób. Bóg odpowiada na każde twoje pragnienie. Na każde, ale te pragnienia nie są puste. Ty nie czujesz w sobie pustki, że pragniesz i ciągle pragniesz więcej. Bóg wypełnia te pragnienia. Bóg jest realny, działający w sferze naszego zdrowia. Manifestują się uzdrowienia, w sferze uwolnień. Nie musicie być uzależnieni od narkotyków, od hazardu, pornografii. Nie musicie być nieszczęśliwi. Wystarczy otworzyć swoje serce, zaprosić realnego Boga do swojego życia i On będzie działał w waszym życiu tak jak w moim. Bo teraz, gdy słyszycie nasz głos, teraz przybliżyło się do was Królestwo. Jest w Słowie powiedziane, że teraz, jeżeli usłyszycie głos, to teraz nie zatwardzajcie swojego serca. To teraz otwórzcie swoje serce i powiedzcie, że realnie pragniecie poznać żywego Boga, Jezusa w swoim życiu. On działa w moim życiu i będzie tak samo działał w waszym. Pragnie się poznać, dać. Nie przyjdzie z buciorami. Przyjdzie tylko wtedy, jeżeli będziecie chcieli otworzyć realnie swoje serce. Jeżeli będziecie chcieli Go zaprosić, wystaniecie i powiecie, ja potrzebuję Cię do mojego życia, ja chcę Cię poznać, chcę zobaczyć, jaki jesteś potężny, jaki jesteś naprawdę, Jezusie. Wtedy On przyjdzie realnie i będzie działał w waszym życiu, tak jak działa w moim i działa we wszystkich, którzy tutaj z nami głoszą to, że przybliżyło się do was Królestwo, przybliżył się do was Bóg Jezus, który jest Bogiem żywym, Bogiem mocy, który uzdrawia, uwalnia i zmienia życie. Zmienia życie tych, którzy do Niego przychodzą.
teraz nie zatwardzajcie swojego serca, bo to, co słyszycie, jest głupotą dla tych, którzy giną, ale mocą zmieniającą życie dla tych, którzy uwierzą. Takiego Boga wam głosimy. Boga, który zmienia życie, który jest realny, realny dla każdego z was. Teraz otwórzcie swoje serca. Jeżeli ktoś z was potrzebuje uzdrowienia, przyjdźcie, położę ręce. Kobieta została uzdrowiona z guza, gdy położyłam na nią ręce. Jeżeli ktoś potrzebuje być uwolniony z czegoś, co przeszkadza w jego życiu, przyjdźcie teraz, położymy ręce, przeklniemy wszelkie zniewolenia. Doświadczycie realnego Boga w swoim życiu, tak jak my go doświadczyliśmy. Teraz jest dla was królestwo dostępne. Teraz słyszycie ten głos. Teraz możecie otworzyć swoje serca. Jeżeli ktoś z was chce z nami porozmawiać, dowiedzieć się więcej o tym, co do was mówimy, teraz do nas przyjdźcie. Możecie poznać takiego samego Boga, jak my znamy. Boga, który realnie działa w naszym życiu i będzie działał w waszym. Alleluja!